Rebelka, prawdopodobnie to jest kapitan. Dzisiaj na turnieju wszyscy Olo, z tego co dostrzegam, i chyba Emil, jeśli dobrze widzę. Czy mamy już tę piątkę w składzie panów Wolka, Łukasza i Dentystka, nie muszę przedstawiać, bo dzisiaj już się zaprezentowali, a po drugiej drużyny, no i przyjaciół Misiu z Nidzicy, dowódca kontory nidzickiej Szeks. Tam tak więc dno i przyjaciele, czyli działko, czyli Nidzica, już tym wspierana przez Excalibur. I proszę Państwa, już za chwilę jedno z trzech do pięciu starć będzie miało miejsce, ale trzymamy pełne piątkę po jednej stronie, czwórkę po drugiej stronie. Lekko się odsuńmy od szranek. Również kamera tutaj może być zagrożona, także pół metra do tyłu byłoby to na pewno bezpieczniej. Pierwsze starcie! Cannabis Day czeka na krzyżaku wzorem. Właściwie nie, antywzorem wicegrunowalskim, gdzie to krzyżaki czekali na Polaków. Ale już się wszystko wymieszało. Jo, doskonały wyskok Emila, ale nic, próba podcięcia. Emil biegł jak elektron, zaatakował zawodnika Geokalibra, Gipsy go uratował. Wołek pojawił się na zmianie. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Walka rozniosła się na dwie jakby części. Były kaliber biega, to na tą stronę, to na drugą. Gipsy ten z falbankami. No dla tych Państwa, którzy słuchają nas tylko w relacji radiowej, dodam, że no, lepsze jeszcze nie, ale pierwsza strata zawodników kalibrów poleciał na ziemię, tam już widzę. Trzy, raz, dwa, trzy, cztery zawodnik wyżej. Został Miszek kontra dwóch przeciwników. Miszek z Łudzicy, czyli dno kontra Emil i Wołek. No, dwa do jednego na razie przewaga. Delikatnie na stronie Cannabis Day. Ale zobaczymy różne, że zdarzają. Nie, proszę Państwa, tym razem Cannabis Day. Pierwszy mały punkt. Wszystko może się zdarzyć, a zaczęło się od... Rozkręcą się. Będziemy świadkami już za chwilę, żeby nie powiedzieć, że już, bo właśnie rozpoczyna się drugie starcie. Znów na swojej połowie oczekują Cannabis Day, a krzyżacy szeroką tyralierą podchodzą. Następuje zatrzymanie, jakieś tu wymieszanie, coś tu się dzieje. O, Cannabis Day zaczyna osaczać. Zaczyna osadę, tam widzę, że zmiana nastąpiła. Ten pustek swoją techniką chciał z naskoku. Cannabis Day w ogóle widzę, obserwuje, że atakuje w powietrzu. I dostrzegam ogromną przewagę niż Cannabis Day, tak. Po starcie bardzo szybko, proszę Państwa, bardzo szybko zostało przełamane. A więc proszę Państwa, no to było nieco wjeżdżenie drużyny krzyżackiej w ziemię. Może jeszcze nie byliśmy świadkami. Walka. Znów kolejny raz krzyżacy idą na połowę swoich przeciwników. W formie powiedzmy przedskocznych Gipsy z Dentystkiem pozostali mierzą się bardzo dokładnie. Dentystek leży na ziemi, ale poślizgnął się, więc nowe starcie wyrównane 4-4 po obu stronach. Olo przewrócił właśnie Gipsy'ego. Myślę, że to jest znów delikatna przewaga Cannabis Day. Dąba otaczony przez dwóch. Leży jeden, Misiu, możesz się podnieść, podparłeś się jednym. Coś mi się tam wydaje, że do końca oba nie byli przewróceni.
Dobra, szanowni państwo, ci panowie, wszyscy bardzo lubimy się poza walką, jesteśmy przyjaciółmi, znajomymi, to nie są walki kibiców, pseudokibiców, to są walki na zupełnie innym poziomie kultury, żeby nie powiedzieć kokultury. 3-0, proszę państwa, jeszcze raz wielkie brawa dla Cannabis Day. Za 15 minut odbędzie się natomiast oficjalne rozdanie nagród.